Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Dulka, jestem prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i zapraszam, mam nadzieję, na bardzo ciekawą dyskusję związaną z wydaniem drugiego raportu Blockchain 2.0 do zapoznania, z którym zachęcam Państwa na stronie internetowej PITU, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Tam jest odwołanie, można wejść całkowicie bezpłatnie, ściągnąć raport, zapoznać się z nim. Jest bardzo ciekawy i przekonacie się o tym Państwo dzisiaj. I tak jak wspomniałem, dzisiaj będzie wyjątkowa dyskusja, bo mamy trzech wyjątkowych gości, których poproszę o przedstawienie, ale zrobię mały teaser. To są ludzie, którzy znają się na blockchainie, którzy wiedzą, co to jest blockchain, którzy wdrażali blockchain, którzy opowiedzą o blockchainie ciekawie. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę opowiemy o tym, co to jest właśnie blockchain, jakie są nasze dotychczasowe rynkowe doświadczenia z tą technologią, no i jaka będzie przyszłość. Także panowie, bardzo proszę, może tak jak żeśmy się umawiali, że panowie się przedstawicie i później zaczniemy. Dobrze, dzień dobry, Michał Legomina. Ja reprezentuję Attendę. W Attendę odpowiadam za R&D. Zajmujemy się technologią blockchain już od dobrych 5 lat, gdzie próbujemy dostarczać rozwiązania wykorzystujące technologię blockchain do zastosowań takich stricte korporacyjnych, więc nie tyle tworzymy blockchain, ale właśnie wykorzystujemy różne standardy, różne te technologie po to, aby dostarczyć pewną wartość biznesową w zastosowaniach takich stricte komercyjnych, ale też dla rynku publicznego. Dzień dobry, ja się nazywam Rafał Wawrzyniak, reprezentuję Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, czyli instytucję rynku kapitałowego i mam przyjemność być dyrektorem działu eksploatacji systemów informatycznych i mój background blockchainowy, jeżeli mogę tak to określić, jest, no też datuje się tak na 5 lat, gdzieś 2017 rok, gdy zaczęliśmy, wdrożyliśmy dwa rozwiązania oparte o blockchain związane z głosowaniem na walnych zgromadzeniach spółek publicznych, ale też na posiedzeniach rad nadzorczych i komitetów spółek publicznych. Wiele projektów również, no może nie zakończyło się aż tak spektakularnym sukcesem, ale mam nadzieję, że w toku dyskusji będę mógł się z Państwem i z Wami tu podzielić doświadczeniami. Dzień dobry Państwu, Robert Kałuża, jestem jednym ze współzałożycieli i dyrektorem do spraw operacyjnych w firmie Bilon. Firma Bilon stworzyła dzięki współpracy polskich matematyków i kryptologów swoją platformę blockchainową, którą wykorzystujemy do cyfrowej transformacji naszych klientów. Ona jest o tyle inna, że przede wszystkim taką naszym celem jest, żeby być zgodnymi z regulacjami, które już są teraz na rynku i robi tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze, potrafi przesyłać wartość między dwoma uczestnikami, pieniądze reprezentujące złotówki, dolary, euro, czyli waluty narodowe. Potrafi wymieniać się dokumentami pomiędzy użytkownikami, w tym takimi specyficznymi dokumentami jak kontrakty, warunki świadczenia usługi, innych kontraktowych dokumentów pomiędzy korporacją a klientem końcowym. I to wszystko skontrolowane przez taką tożsamość, którą kontroluje sam użytkownik. Dziękuję bardzo za to przedstawienie. I tak wiem, że ludzie, którzy nas słuchają, to są eksperci w telekomunikacji, w IT. Ja wychodzę z takiego założenia, że oni wiedzą, co to jest blockchain. No ja sam od 30 lat pracuję też w IT i w telekomunikacji, ale tak naprawdę to ja nie wiem, co to jest blockchain. No więc może powiedzmy, co to jest, czym to się różni od poprzednich technologii, z czego to wyszło i w takich popularnych oczywiście słowach, dostępnych dla mnie, czym jest blockchain? To może ja spróbuję. Blockchain to jest trochę inna architektura systemowa. Jeżeli mówimy o architekturze systemowej, która istnieje na naszym rynku, która jest taka standardowa, to ona jest konsekwencją takiej rewolucji lat 70., 60., 70. ubiegłego wieku, kiedy IBM wprowadził mainframe'a. Taki duży komputer, który potrafił się łączyć w technologii client-server i przetwarzał dane wielu użytkowników. Teraz dostęp do tego komputera jest chroniony, do tych centralnie przetwarzanych danych jest chroniony przez różne zabezpieczenia, firewalle sprzętowe, systemowe, blokady portów, a dane poniżej są przetwarzane w zupełnie niezabezpieczony sposób. To znaczy, jak my dokonujemy transakcji, to one są
przetwarzane na bazach danych, gdzie ja mogę mieć 1000, kolega może mieć 10 tysięcy, a ktoś inny może mieć milion i to są tylko bity zapisane w tabelach. Blockchain zmienił tą perspektywę. Blockchain powiedział, że wykorzystując nowoczesną kryptografię, jesteśmy w stanie dać dostęp do danych wszystkim, a zabezpieczyć same dane w taki sposób, że one mogą być tylko zmieniane w ściśle określony sposób przez algorytm, który to kontroluje. Więc takie dwie charakterystyki. Po pierwsze, za każdym razem, kiedy coś dopisujemy do blockchaina, to tworzymy nowe bloki informacji. Już starych się nie da zmienić, bo każda zmiana spowoduje sytuację taką, że one po prostu przestaną się ze sobą zgadzać. A po drugie, rozpraszamy je w wielu miejscach, osiągając tak zwany konsensus, czyli wspólne ustalenie prawdy. Dobrze, to jest wszystko bardzo ciekawe, ale dlaczego jak myślę o blockchainie, to kojarzy mi się to z walutą. Dlaczego myślę od razu o jakichś kryptooperacjach, o jakimś czymś, co jest takie właśnie ukryte, nie do końca zrozumiałe? Czy mam rację? Może przerwałem jakiś wątek? Czy ja nie wiem, czy ja bym się chciał o kryptowalutach wypowiadać, bo reprezentuję ten nurt, który jest... Bardziej dlaczego... Dobrze, to była żartobliwa wersja, a teraz poważna wersja. Dlaczego to może być ciekawe rozwiązanie na rynkach kapitałowych, na rynkach walutowych? Dlaczego ma to wartość? No właśnie dlatego, co zostało powiedziane, że zmieniony został ten paradygmat tego, co zabezpieczamy, czy generalnie zabezpieczamy dane, a udostępniamy je szerszemu gronu odbiorców, no to dochodzi do jeszcze jednej ciekawej zmiany. Ja na to bym chciał przede wszystkim zwrócić uwagę w związku z tym, że to powoduje taki de facto napędzanie się rozwoju tej technologii, bo generalnie technologia tworzy nowy ekosystem, ale zmusza nas, którzy implementują tą technologię, wykorzystują w różnych rozwiązaniach biznesowych, również do zmiany paradygmatu o tym, jak usługi funkcjonujące na blockchain mają działać. One powinny być interoperacyjne, ale tak w rozumieniu współpracy wielu podmiotów, tworzeniu ekosystemu bardziej rozproszonego w opozycji do tego, co jest teraz, gdzie każdy ma swój obszar, w którym działa i każdy tworzy jakieś bariery, żeby ten obszar okopać. Tutaj musimy myśleć o tej technologii dzięki właśnie temu, co zostało powiedziane, jaką ona zmianę nam przyniosła. Musimy myśleć o tym, żeby konkurować dopiero jak zaczniemy współpracować, czyli najpierw współpracujemy, potem konkurujmy w jednym wspólnym ekosystemie. Myślę, że ta technologia właśnie tutaj, to co zostało powiedziane w związku z zabezpieczeniem tych danych, a nie samego miejsca ich przechowywania, czyli tego mainframe'a w data center za serią firewalli, to właśnie zmienia ten sposób myślenia i otwiera nas na nowe modele biznesowe również na rynku kapitałowym. Ja może powiem, że dlaczego ludzie utożsamiają bardzo często blockchain z kryptowalutami albo tak pierwszą Bitcoinem. Po prostu Bitcoin był pierwszą, dużą i bardzo skuteczną implementacją tych technologii. Jak się zastanowimy, to Bitcoin jest dwoma rzeczami. Właśnie z tą technologią wykorzystuje i ją już od dobrych kilkunastu lat. I co ciekawe, sama technologia zabezpieczania danych na Bitcoinie od tego czasu nie została skompromitowana, mimo że nawet znamy wektory ataków, które możemy ją zrobić. A drugą rzeczą jest taka inna filozofia do podejścia do ekonomii. Ja chciałbym nawet, żeby nie powiedzieć, w niektórych miejscach świata to jest prawie religia, nie? Byłem na takich spotkaniach, gdzie to było absolutnie fanatyczne grono, że powiedzieć, że prawie religijne na temat Bitcoina, gdzie twórcy, do końca nie wiemy, kim oni są, Bitcoina, postanowili udowodnić, że jest możliwe dokonywanie transakcji i nadawanie wartości bez banków centralnych, bez regulatorów, bez innych instytucji finansowych. I to raczej im się udało, to znaczy patrząc, jak Bitcoin się rozwijał przez te wiele lat, to do celów spekulacyjnych się świetnie nadawało. I to, że ma swoje górki i dołki, no teraz raczej jesteśmy w dołku z wielu powodów, to nie zmienia to faktu, że wycena tego aktywa jest niewspółmiernie wyższa niż czegokolwiek innego w perspektywie powiedzmy 10 lat.
Ja zacząłem od Bitcoina troszeczkę prowokacyjnie, bo chciałbym mieć to odhaczone i postawione z boku, bo pierwsze, gdy słyszeliśmy o Bitcoinie, to był blockchain, to tak się połączyło tam te x lat temu. Właśnie w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji przy współpracy z panami i z innymi ekspertami pokazujemy, że to jest daleko margines. Blockchain to Bitcoin to, albo kryptowaluty to jest margines tego, co blockchain przynosi. Cały przemysł, gospodarka, wiele rzeczy będziemy na ten temat rozmawiali, może być oparta o rozwiązania blockchainowe, bo to jest tak jak pan powiedział, technologia i wiem, że nad tym w Izbie pracujemy. No, wiem też, że pańska firma mocno w blockchain wchodzi i idzie też tworzy wartość. Tak, tylko że w odróżnieniu od tutaj tej dyskusji, którą tutaj poruszaliśmy i wędrowaniu pieniądza, tudzież jakiejś wartości, bo to tak naprawdę te tak zwane tokeny, które tam przemieszczają się w tych łańcuchach bloków, no to można to interpretować jako jakiś pieniądz zwany kryptowalutą. Może to być też pieniądz fiducjarny, jeśli odpowiedni regulator zgodzi się nazywać te tokeny właśnie tak. Wiele krajów rozpoczęło już, czy wręcz nawet stosuje te tokeny jako odpowiednik pieniądza elektronicznego. Natomiast jeden aspekt w szczególności tej technologii blockchain nam, no, powiedziałbym tak, przypadł do gustu, to jest ta niezaprzeczalność tego zapisu. Czyli jak zapisujemy coś tam i tak jak padło już na początku, nie da się tego zmienić, bo tylko dopisujemy dane, a jeszcze w odpowiedni sposób podpisujemy je po to, żeby wiedzieć w jakiej kolejności. Ta kolejność jest kluczowa, żeby ustalić kto może na następne dane do tego łańcucha dopisać, no to ta rzetelność, ta tak zwana właśnie niezaprzeczalność zbiegła się trochę w czasie z takim rynkowym problemem trwałego nośnika, czyli dostarczania informacji do konsumentów. Przykładowo akurat banki zostały pierwsze potraktowane tutaj przez regulatora jako te odpowiedzialne, które muszą stosować regulacje. Nie każdy o tym wie, ale wiele regulacji unijnych, polskich, dosłownie w kilkunastu ustawach znajduje się odwołanie do trwałego nośnika, że pewne informacje nam jako konsumentom muszą być przekazywane na trwałym nośniku. Najprościej jest podejść do na przykład regulaminu czy tabeli opłat i prowizji. Jeśli mamy pieniążki w banku, bank jest obowiązany, jeśli cokolwiek zmienia, ale nawet jeśli po prostu wchodzi z nami w relacje, te pewne informacje muszą być przekazane na trwałym nośniku. I trwały nośnik to jest na przykład papier, jak tutaj trzymasz, jeszcze powiedziałbym po staremu. Taki wiesz, trwały, bo ja wiem, że taki trwały. Chyba blockchain jest twardy. Zwróć uwagę, że my na przykład od blockchain nie mamy papieru w rękach, a ty masz. To pokazuje właśnie o co chodzi nam z tą digitalizacją. Złośliwi jesteście. To odrobin, są pytania do was. Odrobinkę. Chodzi o to, że teraz ten trwały nośnik zrobić bez papieru, czyli przekazać informacje w sposób taki, żeby dało się do nich w przyszłości odwołać, no to blockchain okazał się być wręcz idealny. Jeszcze dlatego, obronić że... w sądzie, nie? Bo to jest chyba najważniejsze. I jeszcze obronić w sądzie, no bo właśnie o to tu chodzi tak naprawdę. Trwały nośnik to jest zgodnie z ustawą taki sposób przekazania informacji, na który właśnie możemy się później powołać w domyśle, no, przed sądem, bo jakikolwiek spór będziemy twierdzili, że nie na takie warunki przystaliśmy, jakie są nam widoczne. Dlatego, że co jest najciekawsze w tej całej sprawie z trwałym nośnikiem, to jest to, że wśród 20 największych banków w Polsce tylko dwa nie miały problemu z dostarczaniem informacji na trwałym nośniku i to były te, które wysyłały tradycyjnie listem poleconym dokumenty do klientów. Wszyscy, którzy sami postanowili jakoś robić tą digitalizację, tą cyfryzację po swojej stronie, zrobili to źle, mimo że wydaje się takie trywialne, no po prostu dostarczyć klientowi dokument. Okazuje się, że udowodnienie tego, że ten po stronie banku dokument na pewno nie będzie podlegał żadnym zmianom, modyfikacjom, że nie zniknie, że nie
nie da się go zgubić, choćby intencjonalnie, jeśli okaże się, że jakiś błąd się wedrze w te dokumenty, no to ten blockchain, który w najprostszym możliwym wydaniu, po prostu my na to nazywamy, nie wiem jak Bilo na to mówi, my w Attendę mówimy utrwalamy dokument, czyli ten dokument w jakiejś postaci zanurzamy w tej technologii blockchain po to, żeby ta rozproszona sieć, jakkolwiek byśmy ją nie zbudowali, bo czy to będzie jakiś publiczny blockchain, czy prywatny, my w Attendę tworzymy takie sektorowe sieci prywatne, bo to nam wystarczy do zapewnienia tej wartości. Współpracujemy z podmiotami publicznymi, które podpisują bloki, inaczej niż to właśnie jest na przykład kryptowaluta, ta, gdzie wszystkie węzły są sobie równe i każdy może zapisać się jako chętny, ja będę podpisywał bloki, potem ewentualnie w zależności od tego, jaki protokół tam jest umieszczony, to albo się to robi tak zwane kopanie. Nie chcemy w to pewnie brnąć, ale wiecie na pewno, że blockchain kojarzy się z tym traceniem energii. No więc dość powiedzieć, że w naszym wariancie tego nie trzeba tak robić, tej energii tracić. Po prostu podmioty publiczne wyznaczone do tego, żeby szeregowały transakcje, mówią nam, jak mamy dopisać kolejne dane i dzięki temu mamy to, co właśnie potrzebowałem od blockchain, czyli niezaprzeczalność, czyli tą niemodyfikowalność, a równocześnie zaświadczenie niejako takie, że te dokumenty, które później będziemy klientowi pokazywać, na pewno nie ulegną zmianie. Nasza wypowiedź nie jest celowana, targetowana do tych, którzy szukają tanich sensacji. My bardziej w gronie ekspertów i inżynierów, osób, które pracują nad tym, mówimy o tym, jak jest poważne zastosowanie tej technologii. Jeżeli teraz popatrzymy, co się dzieje z tym, ja bym rzeczywiście, to jest pewnie na inny temat debaty, to co się stało ostatnio na rynku związanej z bankructwem dużej giełdy, co absolutnie nie miało nic wspólnego z samą technologią blockchain. Tam nie technologia blockchain zawaliła, ale to jest chyba na inne, tylko człowiek i brak regulacji, to jest na inny panel dyskusji. To jak zobaczymy, w którym kierunku idzie ten świat, kto zaczyna wdrażać blockchaina, już powoli nawet przestaje eksperymentować. No, my w ramach Trwałego Nośnika, podobnie jak koledzy, współpracujemy z Biurem Informacji Kredytowej, wdrażamy to w dużej spółce energetycznej, której zaraz będziemy live wysyłać dokumenty do klientów, więc to się już dzieje. Komisja Europejska powołała kilka organizacji, ale taką najważniejszą jest Europejskie Porozumienie blockchainowe, European Blockchain Partnership, EBS, które jest takim zbiorem przedstawicieli różnych krajów członkowskich i Komisji Europejskiej, kontrolowanej przez organizację, która się nazywa EPSI, European Blockchain Service Infrastructure, którym celem jest zbudowanie infrastruktury blockchainowej dla Europy. Z takimi aspiracjami. Po pierwsze, niech to służy do wymiany informacji między krajami członkowskimi, nie? Czyli w sposób bezpieczny, zabezpieczony, niezaprzeczalny, w pełni audytowalny, bo tych charakterystyk blockchaina jest oprócz niezaprzeczalności troszkę więcej. I chcą zbudować tą komunikację z taką aspiracją, żeby te usługi blockchainowe, oparte o architekturę blockchain, były dostępne dla każdego obywatela Unii Europejskiej. Akurat moja firma ma to szczęście, że bierze udział w takim projekcie robionej w ramach tego programu, gdzie trzy firmy, które wdrażają blockchain w Europie, mają zaproponować architekturę dla EPSI i zobaczyć, w jaki sposób możemy to użyć już nie tylko w administracji publicznej, już nie tylko w wąskich use case'ach, ale jednych z pilotażowych use case'ów, które robimy, to jest problem product paszportu. Jak to zapewnić, że paszport produktu danego, którego widzimy na półkach, też nie został zmieniony, wyprany, tak zwany greenwashing. Do tego się świetnie blockchain nadaje. Ja też bym coś o Trwałym Nośniku powiedział, aczkolwiek my jako KDPW takiego produktu pod taką nazwą nie stworzyliśmy, natomiast
to, że coś jest utrwalone w blockchainie, to niesie korzyści również w takich aspektach jak nasze. I można powiedzieć, że w tym rozwiązaniu, które my wdrożyliśmy i które funkcjonuje obecnie, czyli obsłudze walnych zgromadzeń spółek publicznych w Polsce, dość powiedzieć, że wszystkie obecnie walne zgromadzenia spółek publicznych w Polsce są zapisywane w blockchainie w sposób utrwalony i dostępny publicznie. Każdy może zalogować się do systemu i sprawdzić, które walne zgromadzenie kiedyś odbyło. Ale co ważne, w ramach tej obsługi wdrożyliśmy również jako odpowiedź też na inną unijną regulację dbającą o prawa akcjonariuszy mniejszościowych, gdzie mówiło się o tym, że trzeba zapewnić akcjonariuszom, każdym akcjonariuszom to, że ich głos zostanie oddany w sposób właściwy w trakcie walnego zgromadzenia i właściwy jeszcze policzony, tak? Oni muszą mieć tego potwierdzenie. Nasze rozwiązanie zapewnia możliwość zdalnego głosowania z taką właśnie pewnością, czyli wszystkie głosy oddane na uchwały w danym walnym zgromadzeniu są zapisywane, utrwalane w swoistym, trwałym nośniku, bo do tego to się dokładnie sprowadza, i podliczane w sposób audytowalny, możliwe do zweryfikowania, że nie doszło do żadnej manipulacji. Także pomyśl sobie, że jakby podobna technologia była zastosowana w wyborach prezydenckich między Trumpem a Bidenem, to nie byłoby dyskusji, czy jest sfałszowana, czy nie, bo do wszystkiego byłby ślad technologiczny. Oczywiście jeszcze trochę długa droga przed nami, żeby podobna technologia ze względu na skalę dużych publicznych głosowań potrzebuje jednak trochę czasu, żeby się rozwinąć, choć są kraje, gdzie ona jest wykorzystywana, na przykład w Estonii. Ale też zobaczmy, że nawet w tym naszym ekosystemie spółek publicznych ta technologia daje bezpieczny sposób na uczestniczenie w wydarzeniach, głosowanie, zabieranie głosu w wydarzeniach, które odbywają się zupełnie w innych rejonach Polski. Obecnie muszą one być organizowane w miejscu, gdzieś daleko od miejsca zamieszkania, a przecież my jesteśmy teraz... I mogą być zdalnie, prawda? Tak, dokładnie. I jesteśmy przecież społeczeństwem mobilnym, wobec czego można sobie wyobrazić, to często takie story jest opowiadane, że można sobie siedzieć na Bahamach, tam gdzie ta giełda właśnie zbankrutowała i oddawać głos na walnym zgromadzeniu spółki publicznej w Polsce w sposób niezaprzeczalny i możliwy do zaudytowania. Także to jest... To ja już wolę w Suwałkach, tam żadna giełda nie zbankrutowała. Ja tutaj chciałem pokazać jakiś taki paradoks, że pierwotnie blockchain i ciągle przez wielu jest uważany jako ten antyregulacyjny, nie? Czyli te kryptowaluty są takie właśnie, jak pierwotnie powstało, czyli nie potrzebujemy regulatorów, instytucji finansowych, żeby działać, to nagle się świetnie zaczyna nadawać do rozwiązywania naprawdę dużych problemów regulacyjnych, czy to głosowania, czy wymiany dokumentów, czy zapewnienia trwałego nośnika, gdzie chciałem zauważyć, że pierwotnie no, tym trwałym nośnikiem jedynym takim rozsądnym był papier. Nie? No to... I zobaczcie panowie, jak i państwo też, jak wyszliśmy, tego, tak, to jest chyba naturalne, że widzimy, jak bardzo ta technologia wchodzi w bardzo, bardzo poważne i takie obszary, które wymagają szczególnej rzetelności, bankowość, no żeśmy o tym mówili. No, blockchain jest w zasadzie taką technologią, w której bank powiedział tak, to jest technologia, bankowość, którą chcemy stosować, będziemy ciągle ją stosować. Do back-office'u, żeby to było jasne. Do back-office'u, do transakcji finansowych chyba jeszcze trochę z nami, choć banki centralne, przynajmniej kilka, eksperymentuje z tak zwanym CBDC, Central Bank Digital Currency, czyli waluty oparte o tokeny wytwarzane przez banki centralne, a nadchodząca regulacja, która nadchodzi wielkimi krokami, czyli MiCA w Unii Europejskiej, znowu nas przybliży do większej adopcji, takiej ucywilizowanej adopcji tych rozwiązań. Ale ja bym jednak chciał, żebyśmy tutaj zrobili taki mały statement, bo to, co zostało powiedziane a propos tego wszystkiego, co się wydarzyło na tych rzeczonych Bahamach, to może rzucać takie odium na to, że to tak. Ta technologia gdzieś się nie nadaje, wobec czego do systemów bankowych czy do takich rozwiązań, to co zostało powiedziane, takich regulacyjnych i dużych się nie nadaje. To nie jest kwestia technologii. Technologia jest sprawdzona,
tak jak się wydaje, i wszystko to, co słyszymy w okolicach tego wydarzenia z giełdą kryptowalut, no nie może być transponowane na blockchain as is. Ale to też wrzucę jednak coś od siebie, że musimy przed wybielaniem tej technologii blockchain odrobinę też się zatrzymać i zastanowić, którą technologię blockchain de facto chcemy wybielać. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak wiele jest technologii, które rości sobie prawo do nazywania siebie my robimy blockchain. Tego są tysiące, to są tysiące różnych protokołów. Nie mówię o samych kryptowalutach, tych jest dużo więcej, ale większość współdzielą te same protokoły. Dość powiedzieć, że tam grubo ponad połowa tych kryptowalut to jest wszystko umieszczone na jednym Ethereum i to są bardzo podobne tokeny do siebie, tylko nazwą się jakimś marketingiem różnią, ale samych technologii jest też bardzo wiele w różnych tych konsensusach, tych protokołach uzgadniania sieci i rzucenie tak, że wszystkie są bardzo, bardzo bezpieczne i dobre, to jest trochę za dużo. Wiemy, że Bitcoin jest na tyle długo i na tyle dużo pieniędzy tam w tej chwili, znaczy pieniędzy takich wręcz powiedziałbym prawdziwych pieniędzy, bo licząc wartości w dolarach chociażby, no to tam od wielu, wielu lat tam mamy setki miliardów dolarów i tego faktycznie nikt nie potrafi wyciągnąć, a to są tak duże pieniądze, że proszę mi wierzyć, mnóstwo mądrych ludzi próbowało to robić. Natomiast mamy te pojedyncze ataki na mniejszych giełdach. Są różne, nawet z tego roku taki blockchain Luna się zdążył też technicznie. On się technicznie niestety położył, więc powiedzenie, że wszystkie blockchainy są OK, to pewnie nie jest najważniejsze. Z drugą stronę powiedzenie, że wszystkie są B też. Tak, tak. Nie, dlatego trzeba być ostrożnym, patrzeć trochę na to z dystansem, nie dać się marketingowi, że o tu jest nowy blockchain, to on na pewno też będzie dobry. Są takie przypadki, kiedy ktoś rzuca hasło, że robi nowy blockchain, zbiera dosłownie miliardy dolarów na takiej pierwszej rundzie finansowania, po czym nie robi w ogóle żadnego blockchaina, tylko wydaje te pieniążki. Więc my tutaj, ja nie wiem, czy mówię w imieniu też kolegów, ale możemy zaświadczyć za pewnymi technologiami, tymi sprawdzonymi, tymi, które są na rynku, które sami stosujemy, że one są rzetelne i że faktycznie Unia Europejska raczej nie będzie eksperymentować z jakimiś takimi nowymi startupami. Natomiast tak, żeby było to po mojemu, blockchain należy też traktować z pewnym takim... Znaczy, wiesz co, znaczy ja akurat zaczynałem jako startup, już teraz jesteśmy trochę więksi i pierwotnie Bilon tworzył ten protokół de facto od zera. Teraz rzeczywiście w pełni się zgadzam, jak z każdym projektem IT można go zrobić dobrze i można go zmaścić. To niekoniecznie musi być blockchain. No, implementacja nawet strony www może pójść bardzo nie tak, nie? No i nie takie rzeczy się ten świat widział. I pełna zgoda. Na pewno potrzebne i są, po pierwsze, jeżeli chodzi o kryptowaluty, na pewno są potrzebne regulacje, które pokażą nie tylko, jak ten blockchain ma działać, jakie ma mieć zabezpieczenia, ale też jak wypełnić wymogi rynków kapitałowych, które są poniżej. Odnośnie samej technologii, no to też powinniśmy wiedzieć, w którym kierunku, jak przetwarzać tam dane osobowe czy prywatne, nie? Bo to też są duże, otwarte pytania, do których powinniśmy dążyć, bo to, że blockchainy będą używane, to chyba już jest pewne. To znaczy, przetworzyły ta taka kula śnieżna adopcji powoli rusza. Ponieważ to jest zupełnie nowa architektura, która wcześniej nigdzie nie była stosowana, to jednak ulepienie tej kulki i rzucenie jej, żeby zaczęła się toczyć, trochę trwa i trochę ludzi trzeba, żeby ją popchnąć, choć tych zastosowań zaczyna być naprawdę sporo. Tak, chyba coś się zaczyna nam kształtować, że widzimy, że blockchain w kontaktach z administracją ma przyszłość. Widzimy, czytałem gdzieś, że na przykład w notariacie może być bardzo ciekawym rozwiązaniem, jako taki właśnie nieodwracalny nośnik przechowywania informacji i tak dalej. Znowu potrzebne regulacje, żeby to zrobić, tak, nie? Tak, i to takie całkiem spore, no bo to oznacza, że zmieniamy sposób działania notariuszy, nie? Które mają prawo od ponad 100 lat. Próbowaliśmy to robić, by the way, tak a propos, w tej naszej tutaj polskim
przy Ministerstwie Cyfryzacji, już nieistniejącym obecnie, chwilowo, może tak powiem. W każdym razie powstała grupa taka do spraw blockchain i jednym z tematów, który poruszaliśmy i próbowaliśmy tak w cudzysłowie przepchnąć, czyli rzeczywiście, bo wydaje się być idealny, jest rejestr publiczny i to taki zagrożony, bo są przypadki, kiedy tutaj u nas w Polsce udawało się komuś dwa razy sprzedać tę samą nieruchomość. Takie sytuacje się zdarzały przez to, jak ten proces dzisiaj wygląda. Są pewne wady, pewne dziury w tym procesie. No, niektórzy kolumnę Zygmunta parę razy sprzedawali, także to... Więc blockchain by tutaj się idealnie nadawał, ale tak jak tutaj słusznie powiedziano, to, że się nadaje, to jeszcze ta regulacja, przepięcie w ogóle, złamanie tego status quo, no to jest bardzo trudne, trudniejsze niż ta technologia, no bo technologię zastosować możemy od dziś praktycznie, natomiast no, zmienić ustawę, zmienić całym tutaj stowarzyszeniem właśnie notariuszy, umówić się na to, jak to będzie działać po nowemu. Czy notariusze też oczywiście będą czuli pewnego rodzaju, że to technologia ich nie wyprze, bo skoro ona zaświadcza, do tej pory może się złamać też paradygmat tego po prostu tej roli notariusza, prawda? No bo dzisiaj notariusz potwierdza, a za chwilę może to blockchain robić. Czy co ciekawe, w naszym rozwiązaniu, jeśli chodzi o głosowanie na walnych zgromadzeniach, występują notariusze i jeśli by sobie wyobrazić, a zdarzają się takie przypadki, że głosowanie odbywa się całkowicie w formule zdalnej, to ci notariusze, ich rola ogranicza się do tak naprawdę wyciągnięciu raportu z sieci blockchain, jak gdyby przedstawieniu pieczątki. To nie znaczy, ja tutaj nie chcę powiedzieć, że na pewno ich nie będzie w przyszłości, ale na pewno ich rola albo ich wkomponowanie w ten ekosystem blockchainowy na pewno wymaga jakiegoś tutaj przedefiniowania. No, czyli blockchain tak, a notariusze no to muszą znaleźć sobie miejsce, tak? Ja myślę, że to chyba trzeba powiedzieć, że technologia nie tylko blockchainowa jednak zmieni sposób, w jaki my działamy, jakie są zawody. No, ostatnio czytałem taki artykuł, który pokazał, że do końca tego dziesięciolecia się pojawi przynajmniej kilka zawodów, o których nawet teraz jeszcze nie myślimy, nie? W zakresie różnych technologii. Nie tylko blockchainowej, ale też sztucznej inteligencji, właśnie dostępu do danych. To są zupełnie nowe tematy i świat się jeszcze do nich nie dostosował, a kilka zawodów pewnie zniknie. Więc ja bym nie chciał tutaj... I to chodzi o to, żeby wykorzystać tak technologię, żeby nam było lepiej, tak? Żeby było, można było łatwiej, żeby można było zrobić coś zdalnie, po co wysyłać tą kartkę papieru i ją dostawać, która i ta i tak ląduje na dnie szafy i później jest zawsze problem z jej znalezieniem. Nie? I to tak pokazuje, że ta cyfrowa transformacja wykorzystująca różne technologie, nie tylko blockchainową, będzie postępować. I to jest fakt, a rzeczy typu, znaczy wydarzenia typu pandemia koronawirusa tylko przyspieszają te działania, bo nagle ten fizyczny kontakt się ogranicza i więcej pracujemy zdalnie i coś, co kiedyś było naturalne, że się płaciło dużo gotówką, nagle jest utrudnione, bo nawet nie ma jak tej gotówki wymienić, a jeszcze na niej bakterie się przenoszą, nie? No więc... Tutaj jeszcze bym... A propos tej zmiany, pewnego sposobu, jak działamy, odniósł się do tego, w jaki proces teraz my, jako Krajowy Depozyt, jesteśmy zaangażowani, gdyż no teraz weszła regulacja DLT Pilot Regime, która pozwala prowadzić system transakcyjny i system rozrachunku na rejestrach rozproszonych. Bardzo aktywnie to analizujemy, ale generalnie nie wchodząc w szczegóły, na jakim etapie nasz projekt jest, a jest zaawansowany, powiem tylko tyle, że no właśnie dochodzi do pewnego przedefiniowania, jak te modele biznesowe mogłyby funkcjonować. No teraz na rynku kapitałowym mamy system dwupoziomowy, gdzie tak naprawdę banki i domy maklerskie prowadzą rachunki inwestorów indywidualnych, a na poziomie depozytu jest to rachunek zbiorczy. W obszarze, jeżeli by to teraz transponować na sieć rozproszoną, to generalnie wszyscy lądujemy na tym samym poziomie. Tutaj nie ma już różnych poziomów, nie ma potrzeby być może trzymania oddzielnie rachunków zbiorczych, znaczy oddzielnie tokeny zbiorcze i oddzielnie indywidualnie, bo to by być może oznaczało zduplikowaną ich ilość, większe problemy z double spendingiem, etc., etc. Wobec czego na pewno czeka nas ciekawy czas i takiej gruntownej przebudowy myślenia naszego o tym, jak ten biznes u nas wygląda.
To są też pewne trudności w adopcji, bo trudno czasami przeskoczyć pewne ramy, w których funkcjonujemy. Ten biznes w Polsce jest, no ja tak powiem ze swojej perspektywy i z tego rynku, gdzie działamy, jest już zdigitalizowany. Nasz rynek papierów wartościowych jest w pełni zdematerializowany, wobec czego generalnie akcje funkcjonują jako elektroniczne zapisy już teraz, tak? Także dosyć trudno się wprowadza innowacje w taki obszar, czyli zastępując system, który działa dobrze i sprawnie, tak? Musisz innowacje prowadzić w dalej. No, no na przykład teraz dużo się mówi o tokenizacji prądu. Teraz może ogólnie zaczynamy dzielić ten świat na prąd dobry, wytworzony przez OZE, nie? Ten zielony prąd, który jest wytworzony, i prąd zły, który jest wytwarzany z elektrowni. To skandynawska rzeczywistość, że tak. Dokładnie tak, z elektrowni węglowej czy jakichkolwiek innych źródeł węglowych. I teraz, jeżeli by się udało wymieniać ten dobry prąd pomiędzy sobą, no to nagle okazuje się, że możemy udowodnić i pokazać, że ja do produkcji swoich dóbr wykorzystuję ten dobry prąd, ten, który był stworzony w ramach OZE, przez to mój ślad węglowy jest niższy. Mogę to zaświadczyć na jednej platformie jako paszport produktowy i powiedzieć, że ten samochód to ma niższy ślad węglowy niż samochód konkurencji, co się wiąże z tym. Czyli nagle pokazujemy, że możemy wyjść z tą tokenizacją poza tradycyjne aktywa. To jeszcze trochę wymaga tylko od nas tej zmiany świadomości, żebyśmy byli świadomi, że używanie tej zielonej energii jest no, ale dla jeżeli miał to zapisane, to tak, to, tak, to tylko, będzie to że łatwiejsze. Powinno zależeć też na tym, żeby tą energię, czyli ja świadomy obywatel tej planety, tak powiem górnolotnie, dbając o jej dobro, chcę używać energii z OZE i wiem, że ona jest na pewno taka. Dzięki temu, dzięki mojemu świadomemu wyborowi stymuluje też rozwój tej... To jest bardzo ciekawy przykład, bo to są dwa wątki, wydaje mi się, na które chciałbym wyciągnąć, bo one są razem bardzo gęsto powiązane. Jeden to jest łańcuch dostaw, to o czym ty mówisz, że śledzimy skąd jest ta zielona energia, jesteśmy w stanie to prześledzić i te łańcuchy dostaw, one nie tylko w energetyce, one w żywności, one w automotywie, kontroli części zapasowych. No, w tekstyliach, w bateriach, tak naprawdę regulacji produkt paszportu jest 12, z tego 4 tylko uchwalone, 8 jest w trakcie uchwalania. No, w ramach EPSI też z jednym klientem korporacyjnym właśnie pracujemy nad tego typu rozwiązaniem, żeby można było na razie na poziomie pilotażowym, bo się zgadzam, że jest dosyć wcześnie, żeby to zrobić. Jedno, co trzeba powiedzieć, że te tak zwane produktowe paszporty, nie tylko świadomość konsumencka jest tutaj jedynym driverem, ale bardzo mocno są też regulacje. Tak, driverem był trwały nośnik i regulacje trwałego nośnika, to tutaj olbrzymim... Zdecydowanie tak, szczególnie, że ten klient końcowy, on nawet nie musi być specjalnie zaangażowany. Na przykładzie chociażby takich e-faktury, no to kiedy na rynku wprowadzano e-fakturę i komunikowano klientom, że e-faktura jest po prostu ekologiczna, nie będziemy tego papieru drukować, więc nie będziemy musieli drzew ścinać i tak dalej. Klienci nie byli tym zainteresowani zwyczajnie, to jako nie jest ich problem. Natomiast trzeba było do nich przemawiać w inny sposób, dawać im jakieś rabaty za te faktury i tak dalej, wtedy dopiero to ruszyło. Tu może być dokładnie tak samo, czy klient końcowy będzie interesowało. Co ciekawe, zielony prąd i ten węglowy w gniazdku jest dokładnie taki sam, dokładnie. Niestety, więc to musi być regularne. Ja myślałem, że jeden jest stały, a drugi zmienny, ale to dobra, nie? Nie, no, dobra, gniazdko jest już taki sam. Ale jakby gniazdko było podłączone do blockchaina, mogłoby świecić na zielono, mogłoby. Bo taki dla mnie, takim bardzo dobrym przykładem blockchaina to jest to, na przykład jak idę do sklepu, kupuję jabłka i wtedy wiem, to jabłko, czy ono jest od rolnika, który używał pestycydów, czy nie używał. To się da wszystko prześledzić. To wszystko jest... No, trywialne wcale nie jest, bo też jest zaangażowanie ten projekt, żeby blockchain będzie zaświadczał bardzo ładnie wszystko, co tam zapiszemy. Natomiast klucz tkwi w tym, żeby zapisać w tym blockchain prawdę. I ponieważ proces i ten łańcuch dostaw szczególnie
w jedzeniu jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany, no to zaświadczanie na odpowiednich etapach tego właśnie, że tam są te pestycydy, czy nie są, szczególnie, że nowe regulacje wprowadzają już tak, że nie tyle mierzymy, ile tych pestycydów używamy, czy nie, tylko bardziej rolnictwo regeneratywne skupia się na tym, jaką glebę po sobie zostawiamy. To jest najważniejsze. Ale ta technologia to pozwoli w przyszłości. Być może to się nie wydarzy. To w energetyce jest też ważne, bo będzie zielone, ale w energetyce tam jest jeszcze jeden ważny wątek, na który ja bym chciał też podnieść, bo jeśli mówimy o prosumentach i współtworzeniu energii elektrycznej, to ta niezaprzeczalność blockchaina i jego ciągłe rejestrowanie, ono spowoduje, że my będziemy bezpośrednio w stanie się rozliczyć z naszym prądem, z użyciem prądu według taryfy, nie wiem, minutowej, sekundowej, jakkolwiek. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie w przyszłości. Wiem, tak. Na razie regulacyjnie to jeszcze no na razie nie możemy sobie sprzedawać prądu tak pomiędzy sobą, jak chcemy. Ale jak zauważyliśmy, próbując też trochę prześlignąć tę regulację, czyli odnaleźć się w tym, co mamy i próbować dostarczyć. Tak, trwały nośnik pozwolił nam coś zrobić i zrobiliśmy to, i to jest komercjalizowane, i to jest usługa, która jest na rynku już dobre parę lat. Tak samo nie czekamy na te regulacje, wiemy, że kiedyś przyjadą. Czas dostarczania tych regulacji jest odpowiednio długi, więc skupiamy się na tym, co mamy teraz, i obecnie na przykład to nie każdy wie, że już w tym roku możemy budować tak zwane spółdzielnie energetyczne i w ramach tych spółdzielni po prostu się rozliczać wewnętrznie i to, co marzy się na świecie, jak wykorzystać blockchain do sprzedaży energii, robić lokalnie na takich małych społecznościach, gdzie przykładowo... Gdzie mamy zarówno tą zieloną energię, tam odpowiednio, nie wiem, czy to będzie fotowoltaika, czy jakaś energia wiatrowa, mamy odbiorcę, to się rozlicza między sobą, nie to jak teraz regulator mówi, że możemy tą energię, którą wytworzymy, odsprzedać na rynek regulowany za określoną stawkę, tylko lokalnie w ramach tego naszego tutaj, tej naszej spółdzielni tak zwanej energetycznej, możemy normalnie zrobić już biznes tu i teraz, i tym się obecnie w Attendo zajmujemy. Będąc świadomym czasu, który myśmy się umówili, że będzie luźna dyskusja, nie będę zadawał pytania takiego, ale zadam teraz każdemu z panów jedno i to samo pytanie i poproszę odpowiedź. Mamy gdzieś 3 minuty. Okay. Każdy z panów ma minutę. Co byście chcieli powiedzieć o blockchainie w ciągu tej minuty? Co jest jeszcze ważnego, co chcielibyście przekazać naszym słuchaczom? Znaczy, ja bym chciał tak 2 rzeczy powiedzieć. To po pierwsze, chciałbym, żeby słuchacze nie utożsamiali blockchaina z kryptowalutami, bo bardzo długo to był znak równości. Na szczęście chyba udaje nam się odklejać, choć afery typu FTX nam nie pomagają. To jest jedno. Drugie, że blockchain jest świetnym narzędziem, gdzie mamy dużą grupę odbiorców, gdzie mamy społeczność po drugiej stronie, zarówno korporacyjnej, indywidualnej, i wszystkie przypadki użycia będą to zrobione nie tam, gdzie jeden bank se chce to powtworzyć i powie, że zamiast Oracle zastosuje blockchaina i będzie robił, tylko będzie innowacyjny, tylko w momencie, kiedy ten blockchain służy do wymiany informacji, zabezpieczenia tych informacji, wymiany wartości pomiędzy dużymi grupami odbiorców. I myślę, że w tym kierunku pójdzie coraz więcej przypadków użycia use case'ów. Dziękuję uprzejmie. No, trudno nie potwierdzić tego, że warto jednak nie myśleć o kryptowalutach, mówiąc o blockchainie, tak in general, tak bym to powiedział. Ja tak z moich doświadczeń, z moich przemyśleń podzieliłbym się taką wizją, że jeśli próbujemy implementować blockchain, to nie powinniśmy myśleć o tym jako czymś, co zastąpi już działające systemy i co na pewno utrwali biznes as is, taki jak jest teraz. Bo szukając czasami zastosowania blockchaina na siłę w różnych przypadkach użycia, gdzie de facto inne systemy, nawet scentralizowane, jakoś sobie radzą i wszyscy są z nich zadowoleni, nie przynosi takiej wartości dodanej. Wartość dodaną przyniesie blockchain wtedy, kiedy w pewnym sensie przewrócimy być może stolik obecnego świata i powiemy: OK, możemy szerzej jakby współdzielić pewne rozwiązania, możemy na tej szerszej platformie, na szerszym ekosystemie budować nowe wartości, których jeszcze nie ma, albo których potrzebujemy, a jeszcze sobie nawet nie uświadamiamy. Także ja bym z taką myślą się rozstał, bo to rozumiem ostatnie pytanie, żeby nie myśleć o blockchainie przez pryzmat tego, jak biznes wygląda teraz, tylko patrzeć troszeczkę dalej w przyszłość. Tak jak
idąc, czy kontynuując niejako te dwie wypowiedzi, ja bym sobie życzył, żebyśmy ten blockchain zaczęli stosować już nie myśleć o niej jako o nowince technologicznej, która zawsze będzie wiązała się z jakimś ewentualnym ryzykiem. Firmy czy rynek publiczny będzie do tego z dystansem podchodził, no bo jak coś jest nowe, nie wiadomo, czy to będzie działać. Żebyśmy popatrzyli na to z perspektywy tego, co się udało, tego, co działa, tego, co jest sprawdzone i po prostu zwyczajnie to adaptowali, no bo bez kupowania tego naszego blockchain, no to ten rynek na pewno nam nie rozwinie się tak, byśmy sobie tego życzyli. Szanowni Państwo, to było, czas minął, choć czas blockchainu właśnie się zaczyna. To chciałbym podkreślić. Zachęcam do zapoznania się z raportem PIT-u Blockchain 2.0. Przyszłość jest przed blockchainem, technologia, rewolucja, zmiany. To wszystko było przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji, a gośćmi Państwa i moim dzisiaj był Pan Rafał Wawrzyniak, dyrektor działu eksploatacji systemów informacyjnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Pan Michał Legumina, dyrektor działu innowacji i rozwoju Attendo SA, Robert Kałuża, co-founder, dyrektor do spraw operacyjnych w Bilon i ja, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Andrzej Dulka. Dziękuję Panom serdecznie. Dziękuję. Mnóstwo tematów jeszcze do omówienia. Dzięki.